Witam. Glamour dzisiaj rozdaje nagrody. Kobieta roku. A my tradycyjnie poznajemy polskich gwiazd. Chodźcie, oni wszyscy już tutaj. Rozumiesz, łapię gwiazd, gdzie tylko mogę. Katarzyna Zilman. Dlaczego jestem gwiazdą, tak? To skąd pomysł, że jestem gwiazdą? Ja to czuję, u mnie takie jest wyczucie, tak? Wiesz? Tak, jest wyczucie. To super, bardzo dobry feeling masz, no, bardzo się cieszę, bardzo mi to daje, wiesz, pewności siebie. No, jestem generalnie medalistką olimpijską. Z reguły raczej tylko mam wizytówkę osoby zajmującej się sportem, sportowczyni, wioślarstwo, to nie kajakarstwo. Czasami uczestniczę w jakimś tam życiu publicznym. Mam top model jako gościni, to mam mentorką. Tak, no to jest lepiej niż modelom. Niż modelom. Bo oceniałeś. Nie? Oceniam. Oceń mnie. Super ABS. Ja uprawiam sport. Uprawiam. Wiesz, jak chcę już żygać. Ja nie mogę żaden biceps, nic. Co mam zrobić? Trzeba jeść białko i dużo spać. Higiena, odpoczynku, higiena snu to jest najważniejsza sprawa u sportowca. No to powiem ci coś, co jest bardzo ważne dla snu. Dobranoc. Dobranoc. Kasia! Cześć! Zapomniałam ci powiedzieć, że ja w Glamour byłam jeszcze. O, no widzisz, a ja nie byłem, Kasia. To jest Red Carpet, to jest mój program. Ja poznaję polskie gwiazdy. Ty jesteś tutaj główną gwiazdą dzisiaj, dlatego że jesteś redaktorem tej premii, tej gali. Po polsku trochę nie Ferstein, ale będę mówił, nie? Jak to jest być tą właśnie osobą, od której tutaj wszystko zależy? To trochę nie tak, ponieważ ja jestem gospodynią tej gali. Ta gala zależy od wielu osób, bo żeby to tak wspaniale wyglądało, to pracuje naprawdę mnóstwo ludzi. Jestem redaktorką naczelną redakcji i my wszyscy wybieraliśmy też tych laureatów. Oczywiście ja jestem na scenie, ja tę galę prowadzę, jest to ogromny stres, ale praca jest to wielu, wielu osób. W jaki sposób wybieraliście właśnie tych nominantów? Czy to było tak, że twoje przyjaciółki, czy tam... Na pewno nie. My mamy taką zasadę, że chcemy nagradzać kobiety i mężczyzn, którzy robią coś ważnego. Są to zazwyczaj znane osoby, bardzo znane. I jeśli pytasz, czy koleżanki i tak dalej, to na przykład pana Maćka Sztura poznałam tutaj po raz pierwszy. Kryterium jest takie, są to osoby, które robią coś ważnego, poza tym, że są znane, sławne. Czy ja mogę dzisiaj dostać nagrodę Obcokrajowiec Roku, Glamour? Dzisiaj nie, ale może w przyszłości, jeśli twoja działalność jako obcokrajowca przysłuży się innym, to nic nie jest niemożliwe. Jestem Tadeusz, jestem zdobywcą złotego biletu. Pierwszy raz w edycji Top Model. Chłopak dostał to złoty bilet i to jestem ja. Czym będziesz się zajmował po projekcie? Na co dzień pracuję jako trener personalny i też produkuję muzykę. Na pewno myślę o jakimś kontrakcie, współpracę z naprawdę dobrą agencją. I no i tutaj tylko zależy to wszystko ode mnie, prawda? Na pewno modeling, na pewno trenerka, a hobbystycznie muzyka. Ty śpiewasz czy tworzysz muzykę? To jest dobre pytanie. Produkuję muzykę. A produkujesz to jak to zrozumieć? Możesz mieć zwykłego laptopa, masz program taki, to tak jak nie wiem, obrabiasz wideo, czy tam obrabiasz zdjęcia, to tak samo możesz właśnie tworzyć muzykę. Czyli jesteś DJ-em. Właśnie nie. DJ puszcza muzykę na konsoli, a producent bardziej jest w tym etapie wcześniejszym, czyli to, co się dzieje wszystko od początku z muzyką. Cześć. Cześć. Słuchaj, ja tutaj nagrywam taki program, gdzie poznaję polskich gwiazd. Okej. Okay. Możesz powiedzieć, dlaczego jesteś gwiazdą, dlaczego jesteś znana? Dlaczego jestem znana? Może tak, od tego zacznę. Tak. 12 lat prowadzę bloga lifestyle'owego. To jest taki blog, który porusza tematy lifestyle'u, podróżowania, mody. Od 4 lat prowadzę markę modową, produkującą jedwabne apaszki. Od tego roku prowadzę również dwa programy telewizyjne w Polsacie. Second Chance Dresses, czyli drugie życie sukni ślubnej, a drugi program nazywa się Znalazłam miłość za granicą. O
Polkach, które wyjeżdżają za granicę i znajdują mężczyzn z danego kraju i się w nich zakochują. Powiedziałaś o podróżach. Bardzo marzę podróżować. Mogę na razie sobie pozwolić tylko dojechać autobusem do domu. Aha. Jak zostać taką gwiazdą, żeby można sobie pozwolić już podróżować normalnie? Wiesz co, to jest bardzo ciężki proces i bardzo wiele lat. Sama osobiście pochodzę z małej mazurskiej wioski. Mazury to jest taki region w Polsce. Na górze, taki słynący z jeziora. Ja nawet nie chcę mówić, skąd ja pochodzę. No, domyślam się, dlatego ci tłumaczę. I ja tam się wychowywałam w takiej małej wiosce, ale miałam ogromne marzenia. I jak robię tego bloga 12 lat, to przez pierwsze 4 lata nie zarobiłam ani złotówki. Pomyśl sobie, ile osób zrezygnowałoby w tym czasie. Ja normalnie pracowałam na etacie, na normalnym etacie w korporacji, robiąc niefajne rzeczy, robiąc nudne rzeczy, ale wierząc, że kiedyś mi się uda. I po 4 latach zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, a dziś jestem w tym miejscu, w którym jestem. To jest tylko kwestia czasu, albo aż kwestia czasu. Dzisiaj ludzie są szalenie niecierpliwi. Chcą już teraz, bo Instagram tak to pokazuje, że wszyscy mają wszystko na wyciągnięcie ręki. Niestety, trzeba być bardzo cierpliwym. Ja poszukuję gwiazd. Gdzie są gwiazdy? Chodźmy szukać dalej. Czym ty jesteś znana? Dlaczego jesteś gwiazdą? Okej, dlaczego jestem gwiazdą? Dobre pytanie. W 2014 roku wygrałam Top Model. Wygrałaś! Tak, wygrałam. O Boże, gratuluję! A dziękuję bardzo. Mówię po polsku, bo urodziłam się w Polsce. Wow! A ja mówię po polsku, bo wypada. No tak. Najważniejsze, że mówimy. Czym się zajmuję? Jak to się nazywa? Zwycięzczyni? Zwycięzczynia Top Model po tylu latach. Obecnie jakby jest to social media, jest to modeling, ale jest więcej po prostu nacisku na to social media. Masz jakiś ulubiony dowcip? Trzeba wejść w pamięć. Dokładnie. Proszę poszukać, nie? Nie, już chciałam coś wymyśleć, nie wiem. Puk, puk. Ale pani może ze mną potańczyć. Ty wyglądasz jak prawdziwa gwiazda, a ja poznaję polskie gwiazdy. A. Powiedz, dlaczego ty jesteś gwiazdą? Czym jesteś znany? Wiesz, to był taki program Prince Charming, nie wiem czy kojarzysz. To był taki pierwszy randkowy program gejowski. Byłem księciem i to jest mój chłopak, którego poznałem w programie, a później byłem w Tańcu z Gwiazdami. Co robi Prince poza projektem Prince? Żyje już teraz normalnie. Był princem, już teraz nie jest. Jesteście królami teraz? Jest Prince i Prince. Gdzie jest wasze królewstwo? Królowstwo? Królestwo. Królestwo. Bo kurestwo to inne słowo jest. Do zobaczenia kiedyś. Tak. Już będziesz pamiętał. Na pewno. No to super. Dzięki. Na razie. Pa. Słuchajcie dziewczyny, mam bardzo mało przybitek między gwiazdami. Musimy z wami potańczyć dla tej przybitki. Troszeczkę z 20 minut. 20 minut? Czekaj. Jezu, jaka jesteś ładna. Dziękuję. Powiedz mi, co ty tu robisz dzisiaj? Przyszłam na galę zobaczyć nominowanych i wygranych. Jak tam Justin Bieber? Chyba dobrze, nie wiem, trzeba żony zapytać. Nie mnie, niestety. Czemu ty nie jesteś jego żoną? Nie wiem, też się zastanawiam. Justin, odpowiedz nam, bo wszyscy, cała Polska ma zagwozdkę. Dzisiaj nawet zostałam podpisana w artykule, że nie doszła żona Justina Biebera, także to już się po prostu przyjęło. Ja nawet jak będę miała męża i tak będę nie doszła żona Justina Biebera. Czym ty jesteś jeszcze znana, oprócz tego, że jesteś fajnym blogerem? Dużo osób zaczęło mnie obserwować właśnie przez to, że dużo podróżuję, staram się pokazywać ludziom fajne miejsca. Tak naprawdę robię to wszystko od 10 lat. Byłam też w programach telewizyjnych, więc tak naprawdę taki cały mój lifestyle. A w jakich programach byłaś? W Tańcu z Gwiazdami i w Agencie. O, a mój program się nazywa Agent Willy. Widzisz, jeszcze raz będziesz w Agencie. Oh my God. Ja też bardzo marzę podróżować. Możesz mnie tam jakoś do swojej walizki zapchać, bo ja nie mam pieniędzy. Ogarniemy, do walizki, ogarniemy. Mogę w tym zwierzęcym oddziele pojechać też. Ja mogę być pieskiem, płotkiem, kim chcesz. Króliczkiem, ja mam króliczka. Jak ma na imię króliczek? Blair, jak Blair z Plotkary. Z najpiękniejszym króliczkiem na świecie. Jezu, no gdzie ty chodzisz? Oj, przepraszam, myślałem, że ty jesteś moim ojcem. Będziesz moim ojcem? No nie wiem. A ile ty masz lat? Aż tak staro wyglądam. Wyglądasz tak dobrze, że to ja mogę być twoim ojcem raczej. Nie wiem, czy jestem gwiazdą. Ja się nie uważam za gwiazdę przynajmniej. Mnie ludzie znają z tego, że byłem w Top Model. Znają mnie jako Ken. A gdzie Barbie? O!
nie. Oczywiście, że ja oglądam Top Model, bo Martyna mnie nauczyła. Ostatni odcinek był... Ja wyleciałam! Teraz Wika wyleciała. Kiedy? Na ostatnim odcinku! Ja nie oglądałem tego, spoiler teraz był! Nagrywam program, gdzie ja poznaję polskich gwiazd, więc ja nikogo nie znam. No masz, to czemu mnie nie zaprosiłeś? No zaprosiłem przecież, stanęłaś, jak cię zobaczyłem, aż mi oczy powyłaziły. Jak ty się czujesz po projekcie? Czuję się bardzo dobrze. Uważam, że są rzeczy, które mogłabym zmienić wtedy, teraz już nie mogę. Na pewno czuję dużą wdzięczność, bo jednak jest to okazja dla człowieka, tak? Poznajesz super ludzi, super gości, ale pewne rzeczy bym trochę zmieniła. Ja grałam w teatrze. Kogo grałaś? Calineczkę, panią Mróz. Kto to jest Calineczka? A. Dziękuję. To jest mój taki ten. Pomagam. Paś! Śpiewam. O! Śpiewaj! No nie mogę teraz! Śpiewała w trakcie programu. Za każdym razem wracaliśmy autokarem. To może za to cię wyrzucili. Może! No widzisz, może oni skarżyli na ciebie, wiesz? Ken! Ja znam taką piosenkę fajną. Dzwonił o drugiej w nocy. Nie chciałam pomocy, coś takiego. Przypomnij mi ty! Sorka za ten telefon. Dzisiaj o drugiej w nocy. Tylko chciałam pomocy. Coś tam. Ale dużo gwiazd dzisiaj poznaliśmy, więc ja od razu już zapraszam was w następny program i bardzo was lubię.